należy też odkłamać kilka spraw. To nie była przerwa na rozmowy, panie premierze, i to trzeba jasno powiedzieć. Rozmowy wy w pierwszej kolejności uważaliście za zakończone, co było nieprawdą. W mediach zdążyliście już nakłamać. Ja dzisiaj z innymi związkami w interesie wspólnym społecznym doprowadziliśmy do podpisania tego porozumienia, gdzie jest zapisane, że cła na zboża i inne produkty rolno-spożywcze będą miały wrócić i rząd będzie się o to starał w interesie całego społeczeństwa. Ustaliliśmy w porozumieniu, że tarcza dla branży rolno-spożywczej będzie wynosiła 10 miliardów złotych, że będziemy do tego dążyć. Nie będziemy tutaj mówić o tym, jak wyliczyć. To pańska w tym głowa, jak to dobrze zrobić. My tracimy te pieniądze i one się należą rolnikom. Trzeba ściągnąć z rynku, to zboże, które dzisiaj zalega, i to jest zadanie też dla rządu, który nie może przechodzić obok tego wszystkiego, tak jak przeszedł dzisiaj obok tych rozmów, które w pierwszej kolejności wyglądały bardzo źle, bardzo słabo. I ja zachowaniem niestety tutaj polityków jestem oburzony. To, co zobaczyłem w mediach, kiedy słyszę w telewizji publicznej wiceministra Romanowskiego, który tutaj jeszcze stał chwilę temu, przeszedł na bok, ale mówił, że ktoś chciał zerwać, że Michał Kołodziejczak chciał zerwać rozmowy. Tak nie było. My po prostu nie wyszliśmy z pomieszczenia, kiedy rozmowy nie zostały zakończone. Widzę pana Romanowskiego. Więc to są te... Później się ktoś dziwi, że środowisko jest podzielone. Jest podzielone, bo właśnie takie informacje są przekazywane. Dla mnie to jest bardzo ważne, że udało się dojść do jakiegoś porozumienia. Będziemy patrzeć i przyglądać się na ręce, by to wszystko było realizowane. Tutaj jest 11 punktów, które są istotne i robimy to wszystko też dla ludzi, którzy w Polsce tą żywność kupują, bo tylko polska żywność jest gwarantem normalnych, uczciwych cen i trzeba zrobić wszystko, by to ona była w Polsce. Mnie wcale nie jest do śmiechu. Mnie wcale nie chce się uśmiechać, bo te rozmowy wcale nie były takie, które pokazują na gwarantowanie tego wszystkiego. Dziś jest dużo zadań i udało się do tego wszystkiego doprowadzić. Było to trudne. Siedzieliśmy tutaj prawie od 12, bo po 12 weszliśmy. Dwie posłanki nie mogły tutaj wejść, nawet przynieść nam napojów czy jedzenia. To też jest skandal, że do ministerstwa nie mogły wejść na zwykłą interwencję. Nie zostały wpuszczone, tutaj nikt, pan premier się nie wstawił za nimi, żeby mogły wejść. Nie mogło nam zostać dane jedzenie chociażby przez okno. Byliśmy gotowi, żeby zostać dłużej. Może to są mało istotne rzeczy, jeżeli chodzi o to porozumienie, ale to pokazuje nastawienie, drugiej strony, które jest dla mnie ważne. Jednak ważniejszy jest sam fakt, choć wiem, że dla mnie osobiście i dla wielu innych ludzi, którzy byli ze mną politycznie, to może nie jest wygodne, ale tutaj niestety pragmatyka bierze górę i udało się tutaj zgromadzić 15 podpisów przedstawicieli organizacji rolniczych. Będziemy patrzeć na te rozwiązania i jak trzeba, to po świętach będziemy rozliczać. Jest dużo do zrobienia, panie premierze. Czekamy na to, bo rolnictwo faktycznie jest w dużym kłopocie. Szkoda, że tak późno. Liczymy na to, że będzie to zrobione. Będziemy rozliczać. Jeszcze kilka zdań, jeśli można, z strony eksporterów, bo to jest ewenement. Najczęściej firmy eksportowe, środowiska rolnicze gdzieś tam są ustawiane w kontrze. Dzisiaj połączyliśmy siłę. Rolnicy, przetwórcy, przedsiębiorcy, firmy eksportujące, zarówno te polskie, jak i międzynarodowe, wzajemnie, wspólnie podpisaliśmy dokument. Jest to duży kredyt zaufania w stronę rządu. Liczymy, że te zobowiązania, które dzisiaj zostały podjęte i które ułatwią wyeksportowanie części zboża, zostaną zrealizowane. Jutro mamy spotkanie z służbami fitosanitarnymi. Liczę, że będzie ono owocne i pomogą nam zarówno służby fitosanitarne, jak i polska dyplomacja otworzyć nowe rynki. Przy czym chciałam bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to są działania z charakteru działań długookresowych. To się nie stanie z dnia na dzień. Natomiast po ponad roku rozmów i wskazywaniu problemów, podpowiadaniu rynków, które moglibyśmy zdobyć, dzisiaj wykonaliśmy dosyć wyraźny krok, identyfikując sobie te problemy i wpisując je na jedną wspólną listę rolników, przetwórców, eksporterów, środowisk rolniczych. Ja chcę też tylko dodać, że to wszystko było możliwe tylko dzięki temu, że wspólnie, gremialnie podjęliśmy decyzję o tym, że zostajemy.
inaczej by tego tutaj nie było. I to pokazuje, jak te rozmowy są trudne i trzeba było postawić na swoim, żeby one były w ogóle kontynuowane. I ja teraz też pozdrawiam wszystkich rolników z województwa zachodniopomorskiego, którzy strajkują, protestują, czekają na spotkanie z premierem, którzy też mówią o ważnych sprawach, o przejmowaniu polskiej ziemi przez zagraniczne, przez ludzi z zagranicy, o utrudnieniach w prowadzeniu dzierżaw. Ci ludzie już stoją, czy protest trwa już kilka dni, traktory stoją w Szczecinie. To też jest duża ich zasługa, że te rozmowy są, bo wiemy, że takie naciski są istotne. Tych protestów było w ostatnim czasie bardzo dużo i tutaj należą się podziękowania. Ja też dziękuję wszystkim organizacjom, które były, które się odważyły zostać, bo to nie jest łatwa decyzja, kiedy wicepremier odwraca się na pięcie i wychodzi, podpisuje dokument, którego nie akceptuje druga strona i to jest dzisiaj duży krok z naszej strony do wspólnych działań. Pokazuje też, że można działać. Więc ja wszystkim za to dziękuję, bo byłem też jedną z pierwszych osób, która powiedziała, że nie wyjdę, jeżeli nie będzie to poddziałane i dziękuję wszystkim za zaufanie, bo dziś widzą też inne organizacje, jak ciężkie są te rozmowy tutaj w tym budynku, jak duży jest opór i gdyby te rozmowy były uruchomione w czerwcu 2022 roku, nie mielibyśmy dzisiaj takich problemów. My potrafimy zrobić, bo dzisiaj tak uważam, krok, może nie w tył, ale w bok, żeby miejsce znalazło się dla wszystkich i te uśmiechy dzisiaj są chyba też nie na miejscu, bo te problemy, które dzisiaj są potężne. Musimy mówić o tym, że w czerwcu zaczęliśmy, w grudniu protestowaliśmy w Lublinie, w styczniu, w lutym to już były strajki szerokie, dużo się działo. Ja chciałbym tylko, żebyście mieli to na względzie, co doprowadziło do tych rozmów, bo tych wydarzeń było dużo. Gdyby nie te działania różnych organizacji w ostatnim czasie, nigdy by tych rozmów nie było i to jest bardzo istotne. Dziękuję. Natomiast jeśli będziemy potrafili udowodnić wielkość, to taką kompensatę będziemy występowali. To jest oczywiste, więc w tym przypadku tak. Natomiast tutaj ja bym chciał jednak, żebyśmy tę dyskusję dzisiaj jednak tą dobrą swoją zakończyli, bo odnoszę wrażenie, że trochę na innych spotkaniach byliśmy z panem Michałem Kołodziejczakiem, no, ale to ja już nie będę komentował, bo jednak rzeczywiście dzisiaj efekty. Bo... Czyli nie wszędzie porozumienie. Nie, porozumienie jest, tylko co innego się mówi przy kamerach, a co innego jest w rzeczywistości tam za drzwiami. Także bardzo dobrze, że jednak rozmowy trwają bez kamer, bo pewnie nigdy do porozumienia nie doszli, a tak to są. Także ja bym jednak apelował o tego, żeby nie podsycać tych emocji, nie kreować się też na osoby, wszystko zależy, bo to wszystkie związki zawodowe, izby rolnicze, organizacje rolnicze, to jest naprawdę jednolita zasługa dla wszystkich. Czy jest zaplanowane jakieś kolejne spotkanie, bo jutro jest oczywiście... Tak, no jutro jest zaplanowane techniczne spotkanie, ale to jest spotkanie bardziej techniczne dotyczące możliwości eksportowych z firmami eksportowymi, tak jak pani Monika Piątkowska już nazwisko ucieka mi o tej porze. Mówiła, że to właśnie z wami wszyscy są w celu usprawnienia eksportu. To jest jedna rzecz, ale oczywiście te spotkania na pewno będą. Może nie we wszystkich rolach, bo jeszcze na przykład mamy propozycje dotyczące kredytów preferencyjnych, które teraz gdyby zostały, bo to była deklaracja pierwotna, zostało to, ale trzeba dopracować te wszystkie rzeczy, więc tutaj będziemy jeszcze się na to nie powiedzieć. A przede wszystkim, ja będę wrócił. To niech pan na koniec jeszcze tylko odkłamie to, co mówił pan w Polsacie i ja dziękuję wszystkim za to, co się działo, panie premierze, do pracy, do roboty i robimy to wszystko. Dziękuję. Tutaj? Koledzy z Zachodniej Pomocy, z Zachodniej Pomocy też protestują, też na to, że...
Widzicie? Nie zostajecie jeszcze. Proszę? Nie zostajecie jeszcze do powiedzieć coś? Muszę by pan został powiedzieć coś, panie profesorze. Uważam, że chyba trzeba. No. Weszli? Plakietkę proszę oddać. Kto? Plakietkę proszę. O. Jeszcze raz idzie otwieram. Dobra, już? Halo? Z naszej organizacji, która tutaj przyjechała z Mazur, z różnych miejsc, czy tutaj z okolicznych. No, przepraszam. Wszystkim działaczom. To jest bardzo, bardzo ważne. Ze mną był Jarosław Miściur też w środku. Proszę Państwa, na początku ja chcę też powiedzieć, należy tutaj podziękować Jarkowi i ja dziękuję innym organizacjom, bo daliśmy opór, poszli razem z nami. W międzyczasie premier Kowalczyk nakłamał w telewizji Polsat, mówiąc, że tylko my zostaliśmy z Jarosławem Miściurem, zostało 15 osób z różnych organizacji. Później wiceminister Romanowski nakłamał w telewizji publicznej, mówiąc, że chciałem zerwać rozmowy. Gdyby nie mój upór i też gdyby nie poszli za tym przedstawiciele innych organizacji, którym za to dziękuję, nie podpisalibyśmy tego porozumienia, które mówi o tym, że będziemy dążyć do tarczy, która obroni polskie rolnictwo i będzie warta 10 miliardów złotych, a nie 1 120 000 000. To jest znaczna różnica. Samo to, że pod tym podpisał się premier Kowalczyk, już też coś mówi. Mamy tutaj dokładne zapisy o cle, które mają być nie tylko na zboże, kukurydzę, rzepak, tylko też na owoce miękkie, na warzywa z Ukrainy, które zalewają nasz rynek. Ja też myślę, że zapowiemy też dalsze działania, które rozpoczynamy, bo razem ze mną dwie posłanki wcześniej już przedstawiane, rozpoczynamy od jutra interwencje poselskie, kontrole poselskie i będziemy sprawdzać, tutaj oczywiście rękami tych, którzy mają do tego możliwości, w weterynarii, w sanepidzie, jak było sprawdzane zboże, które przyjeżdżało do Polski, które podmioty kupowały. Ja wezmę na siebie, jeżeli będziemy mieć takie informacje i upublicznię to, jeżeli któreś firmy faktycznie dużo tego kupiły, nie będę się bał. To jest dla nas priorytet dzisiaj, pokazać, kto okradł polskich rolników za przyzwoleniem dziurawego prawa w Polsce. Bo o tym trzeba mówić i tego też dotyczyło to spotkanie. Premier Kowalczyk powiedział, że on nie upubliczni takiej listy. Ja nie będę się bał. Ludzie muszą znać prawdę. To jest dla nas istotne. Więc od jutra zaczynamy też pracę i dziś byliśmy tutaj, bo rolnictwo ilustruje, pokazuje ilustrację, jak wygląda dzisiaj państwo. Ta kurtyna w rolnictwie opadła i się okazało, że za kurtyną budowaną przez władzę jest bałagan, rozwalone wszystko, nie ma ładu, nie ma składu. I to pokazaliśmy. Tak jest też w innych dziedzinach życia. My widzimy to pierwsi. I dzisiaj naprawiamy rolnictwo, za chwilę będziemy naprawiać inne dziedziny życia i pracy w Polsce. Nie pozwolimy na zniszczenie polskiej produkcji żywności, bo tylko nasza produkcja żywności będzie gwarantem normalnych cen i będziemy walczyć o to do samego końca. Gdyby słuchano Agrounii, dziś pomidory nie kosztowałyby tak dużo, papryka nie byłaby tak droga i mielibyśmy inne produkty też dostępne. Dlatego ja dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy tu przyjechali. Tu z Lubelszczyzny, z Podlasia. Dziękuję panowie, że jesteście. Tak patrzę, tutaj Warszawa, Mazury. Szybko się zbieraliśmy, więc jesteśmy i to jest dla mnie ważne. Rano byłoby więcej osób, ale nam nie chodzi tutaj o grę polityczną. Chodzi o załatwianie spraw ważnych dla ludzi. Jesteście zadowoleni po tych rozmowach, po tych nagrodnicach, 12 godzinach? Wie pan, na pewno można było więcej osiągnąć, ale ja powiem, że to jest ważne. Doszło do pewnego kompromisu między wszystkimi organizacjami. Ja też nie chcę stawiać na ostrzu noża. Załatwiamy najważniejsze sprawy, które są dziś do załatwienia. Materię mamy bardzo trudną po drugiej stronie. Opór polityków PiS-u jest duży w załatwianiu tych spraw. Zresztą zaspali bardzo mocno. Każde, choć najmniejsze załatwianie spraw dla dobra w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i normalnych cen żywności, ja będę uważał za sukces, więc to jest pewien sukces. Za podobne zachowanie w Lublinie, za okupację krótką Urzędu Wojewódzkiego,
mamy zarzuty karne. Tutaj udało się doprowadzić do rozmów, bo były media, bo TVN pokazywał to na żywo, za co ja też TVN-owi dziękuję, bo byliście stacją, która to relacjonowała ciągle. Ludzie mi o tym mówili i ludzie to widzą. Na szczęście mamy media, które są nie aż tak zawłaszczone przez partie polityczne, co jest dla nas ważne. My też to widzimy i też prosimy o to, żeby te tematy rolnicze pokazywać, żywnościowe, nie aż tak popularne, bo tak jest, pokazywały też to radia, ale tutaj presja telewizji była potężna, bo telewizja publiczna, no niestety, zachowała się jak zwykle. Akcje protestacyjne trwają, będą trwały, bo tydzień temu zapowiadaliście wizytę pod domami też posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest dalej aktualne, czy po tych rozmowach to na razie jest zawieszone wszystko? Pokazujemy to ciągle. Panie redaktorze, praktycznie codziennie nasi działacze są pod jednym, pod dwoma biurami poselskimi, gdzie zanoszą worki ze zbożem, z ziemniakami, wysypują plewy. Dzisiaj też było. Gdzie była dzisiaj akcja? W Elblągu. Dzisiaj była w Elblągu, wczoraj była we Włocławku, więc codziennie jesteśmy w innych miejscach. A jeżeli chodzi o większe akcje strajkowe, tutaj na pewno organizacje rolnicze podejmą rozmowę, co będzie, jeżeli okaże się, że po świętach nie ma odpowiednich działań rządu. I tutaj protesty, strajki zawsze będzie dobra pora. Tutaj PiS niech się nie zdziwi, jeżeli te protesty znowu będą w kwietniu czy w maju. Jesteście dalej otwarci na rozmowy z ministerstwem? Panie redaktorze, jestem otwarty na załatwianie spraw. Ja nie muszę rozmawiać z tymi ludźmi. Ja chcę iść, pokazać, co trzeba zrobić. Jak trzeba, to mogę nie wyjść, byle te sprawy były załatwiane. Ciężko rozmawiać z ludźmi, którzy w pewnym momencie odwracają się napięcie i wychodzą, tak jak dzisiaj premier Kowalczyk. To było poniżenie, a później idzie do telewizji i mówi, że tylko Kołodziejczak został, a inni wyszli, co było totalną nieprawdą, bo inni zostali, też czuli się oszukani. No i to jest jednak siła ludzi normalnych, którzy widzą, co się dzieje w Polsce. Będziemy załatwiać sprawy Polaków. Dzisiaj rządzi PiS, będziemy pokazywać, co mają robić. Mówiłeś o sprawdzaniu z tego zboża, jeżeli tutaj widzą jakieś nieprawidłowości, to jakie będą kroki? Ja dziś nie mam dużego zaufania do instytucji, które badają to wszystko, dlatego podejmujemy kontrolę poselską i będziemy to sprawdzać rękami posłów naszych, mogę tak powiedzieć. Też to jest dla nas bardzo istotne, będziemy wykorzystywać te możliwości, które daje poselstwo i będziemy sprawdzać, a czy dziś nieprawidłowości są. Jestem przekonany, że jest ich bardzo dużo. Jest na granicy wolna amerykanka, ten przywóz trwa na dobre od dłuższego czasu, co stanowi duży problem dla nas i te badania powinny być na szeroką skalę prowadzone. Ja chciałbym, żeby to było zapisane w ustawie, jak ma być badane dokładnie zboże i inne produkty żywnościowe, bo jest to duże zagrożenie dla nie tylko naszej gospodarki, ale też dla życia i zdrowia Polaków. Pani poseł, pani jak ocenia to porozumienie, te postulaty, które zostały teraz zawarte po tych kilkunastu godzinach rozmów i jak ta dalej właśnie współpraca między wami a Agrounią będzie się układała? Porozumienie Agrounia od dłuższego czasu współpracuje. My dzisiaj byliśmy w pierwszym wojewódzkim inspektoracie sanitarnym i od jutra zaczynamy te kontrole w całej Polsce. Dzisiaj w Lublinie, w sanepidzie nie uzyskaliśmy żadnych informacji. Oczywiście wiemy, że te kontrole są przeprowadzone, natomiast jak one są wykonywane, czy one są wykonywane w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami, czy te normy, które są określone dzisiaj w ustawach, one są wystarczające, o to wszystko będziemy pytać się zarówno w sanepidach, w urzędach weterynarii, ale przyjdziemy również jutro do ministerstwa, bo mamy tutaj naprawdę dużo pytań. Ja dzisiaj chciałabym na te pytania uzyskać odpowiedź. Porozumienie, które dzisiaj zostało zawarte, trzeba załatwiać sprawy. Michał Kołodziejczak i Agrounia od dawna mówi o tym, że problem ze zbożem będzie, a ten problem będzie teraz już z kolejnymi produktami, które przyjeżdżają za wschodniej granicy. Także jeżeli dzisiaj Michał Kołodziejczak i przedstawiciele innych organizacji rolniczych mówią, że na tą chwilę to porozumienie jest porozumieniem, na które będą mocno patrzeć i przyglądać się, czy będzie one realizowane. Wy jako porozumienie również, tak? Oczywiście, że tak. No, dzisiaj ta nasza współpraca jeszcze nie pod jednym szyldem, ale cały czas jest i ona będzie trwała i będziemy wspólnie podejmować te interwencje. Tak. Ja tylko powiem, razem ze mną w środku był Jarosław Miściur, który od czerwca widzi to wszystko, co dzieje się na Lubelszczyźnie, jeżeli chodzi o przywóz zbóż, więc warto też, żeby Szanowni Państwo, tak jak pokazaliśmy dzisiaj, rozpoczęliśmy tą inicjatywę, że jednak zostajemy, bo to, co oferował nam minister Kowalczyk,
te tak naprawdę punkty, które chciał zrealizować, to była próba rozgrywki tak naprawdę wszystkich organizacji. Niestety nie udało im się na szczęście nie udało im się tego dokonać. Zostaliśmy, stanęliśmy twardo, przyłączyły się inne organizacje i to pokazało, że możemy jednak prowadzić w kierunku tych rozwiązań, bo tak naprawdę my już o tym problemie rozmawialiśmy od czerwca. Pierwsza inicjatywa była pod biurem ministra Sasina. Wtedy wskazaliśmy, jak dużym problemem może być. Gdyby Ministerstwo Rolnictwa posłuchało, wzięło sobie to, co Agrounia przedstawia, dzisiaj nie byłoby problemów takich gospodarstw. Dzisiaj rolnicy nie musieliby stać na ulicy, dzisiaj nie musieliby walczyć o swoje prawa, tylko mogliby się zająć tym, w czym są bardzo dobrzy, a więc produkcją polskiej zdrowej żywności. I to jest najważniejsze. I Agrounia zawsze będzie stała tam, gdzie uderza to w interes polskiego rolnika, polskiego konsumenta, polskiego przedsiębiorcy. My się bacznie temu wszystkiemu przyglądamy. My podpisaliśmy dzisiejsze porozumienie, ale będziemy mówili sprawdzam, bo to, że zostały podpisane dokumenty, to jeszcze nic nie znaczy. To musi zostać wprowadzone w jak najszybszym terminie i myślę, że niedługo będziemy kontrolować, co zostało wykonane i jakie są tego efekty, bo mówimy o bardzo poważnych rzeczach, rzeczach, które muszą być zorganizowane, zrealizowane w jak najszybszym terminie. Inaczej polskie rolnictwo będzie w krytycznej sytuacji. Jeżeli efekty będą niezadowalające, to? Jeżeli efekty będą niezadowalające, najprawdopodobniej podejmiemy dużo bardziej radykalne środki i wrócimy do najprawdopodobniej akcji bardzo silnej, protestacyjnej, tak naprawdę już ze wszystkimi organizacjami na ten moment. Tak, to będzie musiało się dziać, ale dziś mówmy o tym, że udało się dojść do jakiegoś porozumienia i trzeba jak najszybciej wprowadzać je w życie. Dziękuję. Brawo! Dziękuję. Brawo! Brawo! Dobra. To są nasze te.